Cześć, witajcie. No jeszcze nie zdążyłem włączyć nagrywania, a już trafił się ładny klinik baryczański, pięknie wybarwiony, bardzo fajna ryba, dosyć spora. Jeszcze nie zdążyłem uruchomić nagrywania, kamery i tak dalej. Nagrywam go telefonem. Może to mało estetycznie będzie wyglądać, ale już go mierzę i wypuszczamy. Klin ma 40 cm. Pięknie. Popłynął. Zasiadka rozpoczęła się bardzo fajnie. Ale niestety grzmi dosyć mocno na horyzoncie. Więc nie wiem, czy czasem przed czasem nie będę musiał zakończyć łowienia. No szkoda, bo zapowiada się fajnie. Pierwsza rybka już się udała. Był to klenik. No cóż, coś poradzić, to taka jest natura. I trzeba to jakoś zaakceptować. Jest strasznie duszno. Każdy ruch powoduje wylewanie morza potu. Tym bardziej, że jadąc tutaj wypiłem pół litra napoju, więc wszystko teraz ze mnie wylatuje. Tym bardziej, że jest bardzo duszno, tak jak mówię. Zbiera się na burzę, już w oddali dosyć groźnie brzmi, więc nie wiem, ile posiedzę. Sprzętu nieraz składam, bo już przed chwilą kropiło. Jak coś, to nagram z telefonu to, co się uda. Jak będzie coś ciekawego, to wrzucę. Jeżeli widzicie ten film, to znaczy, że zdecydowałem się zmontować i wrzucić to na kanał. Udało mi się znaleźć głębokie miejsce, oczywiście głębokie miejsce w cudzysłowie, bo tutaj na baryczy głębokie miejsce oznacza metr gruntu, więc jakiegoś szaleństwa nie ma z głębokością. A barycz nigdy nie była głęboka, a teraz szczególnie jak jest niżówka, susza, to tym bardziej nie ma skąd tej wody wziąć. Właśnie zerwało się wiatrzysko. Grzmi coraz bliżej, więc to będzie się chyba zwinąć i przeczekać to wszystko. Zaczyna kropić pomału znowu. Ostatni zarzut. Patrzcie, jak te chmury idą.
telefonu tak nie widać, ale wszystko wieje już fez. Także idę do samochodu, przeczekam, może się uda jeszcze powrócić na łowisko. Na razie dobra. Dobra, ja już jestem w samochodzie, jak widzicie. Czekam, aż ta burza pójdzie. Może się uda, przejdzie bokiem, także szybko przeminie i wrócę na łowisko. Szkoda, bo zanęciłem sobie miejsce. No i niestety gdzieś tam te rybki wyjedzą darmo tą zanętę, bez żadnych korzyści dla mnie i tak samo dla was, moich widzów. Ale nic, siłami natury się nie wygra. Trzeba to jakoś przetrwać. Robale mi oblazły, jestem cały mokry. Tak duszno jest, że nie idzie oddychać. Podjadę teraz do sklepu na ten czas. Jakiegoś loda sobie kupię czy coś dla ochłody. Także widzimy się potem. Już całkiem po burzy. Po dłuższej przerwie mam drugiego klenika. Minęła burza, trochę przestało padać, lekko kropiło, wróciłem nad wodę. Teraz znów zaczyna dosyć mocno padać. Kiepska dzisiaj pogoda na łowienie, ale jakieś tam kleniki się zdarzają. Jeden był fajny, a ten jest taki malec. Idzie do kolekcji, do tamtego. Oczywiście odpinam go i wypuszczam. Poleciał, tu mam straszną skarpę, więc ciężko go normalnie wypuścić. Ale ważne, że uwolniony. No, on sobie poradzi. No i kolejny klęk wziął. Wypchane. Malutki. Ostro wypchane zanętą. Także zanęta im smakuje. No nie ma co się dziwić, bo bardzo ładnie pachnie. Następna rybka. Przyszedł wieczór, zaczęły brać jak głupie. A teraz krąpik. Nieduży. Zakładam trzy białe robaczki. A, spóźnione. Siedzi. O, coś fajniejszego. Chyba certa.
Jaś, bardzo fajny kleń. Znaczy, Jaś. Tym razem Jazik wziął. Piękna rybka. Teraz z wieczora coś się zaczęło dziać. Ale nie wiem, czy dotrwam do samego zmierzchu. Siedzi rybka. Mały klenik. No co narobiłem tam. Łowienie na spławik nigdy nie było moją domeną. Tak naprawdę się uczę prowadzenia zestawu, nęcenia. Nawet nie mam sprzętu spławikowego tak naprawdę. Zamówiłem sobie dopiero bacik 7-metrowy. Oczywiście od naszych przyjaciół z Chin. Także myślę, że za parę dni przyjedzie. Już parę dni czekam. I wtedy może będzie troszeczkę łatwiej, prościej, wygodniej łowić na ten spławik. Odległościówki nie mam, to jest super sprzęt, czyli moja inwencja twórcza, przerobienie federka na spławikówkę. No ale jak nie mam maczówki typowo, no to trzeba sobie jakoś radzić. Siedzi. I ładny leszczyk się trafił. Proszę bardzo. Fajna rybka. A
zestaw postanowiłem przerobić na spławik, bo siedziałem między innymi tutaj na grunt. Próbowałem coś złowić, niestety się nie udało. Nawet już próbowałem na czereśnie łowić, bo u mnie obrodziła już czereśnia dość szybko w tym roku. I próbowałem na czereśnie. Jakieś tam skubnięcia były, ale to pewnie malutkie. Słabo zainteresowane. Więc postanowiłem przerobić jednego fiderka na właśnie spławikówkę. I się to opłacało. Bo już parę rybek złowiłem dzisiaj. Siedzi. Tylko ruszyłem delikatnie spławik i rybka siedzi, poteczka tym razem. Cały przekrój rybostanu. Kleń, jaś, krąb, leszcz. Jeszcze tylko brakuje świnki i certy. Siedzi. Znów leszczyk. Proszę bardzo. Może robię to nieprofesjonalnie, bo rzucam ze skarpy, hałasuję sobie, bo wcale tak daleko od brzegu nie łowię. Łowię jakieś 8 metrów, 9. No, na pewno nie więcej niż 10. Tym wrzucaniem ryb sobie hałasuję. Do tego wrzucam w pobliże łowiska, więc te przepłoszone ryby płoszą następne, więc może przez to mam mniej brań, ale no mówię, no dzisiaj jest dzień jaki jest. Do łowienia zostało bardzo mało czasu, więc chcę go jak najbardziej wykorzystać bez zbędnych ceregieli. Żyłkę jaką stosuję, to główną mam 0,20, przypod mam 0,16, więc takie rybki jakie do tej pory złowiłem, to śmiało na klatę można brać bez obawy o utratę zestawu, zerwanie go. Po tej ulawie nawet nie wziąłem podbieraka z samochodu, więc póki co musi mi tak wystarczyć. A jak będzie jakaś duża ryba, to po prostu zejdę na dół i ją podbiorę ręcznie. I tyle. Siedzi rybka. Nieduża. Kolejny jazik. O, jeden z widzów się pytał mnie dzisiaj. Jeden z widzów się pytał ostatnio, co się lepiej łowi na bary, czy jazi, czy klenie. No,
jazie częściej występują, ale nie są to jakieś specjalne okazy. Klenie są trochę większe, ale też są dosyć częstym. Ja największego jazia na baryczy złowiłem, 41 cm miał. Klenia co prawda też bez rewelacji. Też bez rewelacji, bo miał 48 bodajże centymetrów. Także duży nie jest, mały też nie. Barycz ogólnie jest bardzo płytką rzeką. Chociaż klenie i jazie lubią płytką rzekę. Z przytrzymania nic. Z przytrzymania nic. Bierze tylko jak płynie. Proszę bardzo, pławik płynął, już jest rybka. O. Myślałem, że się spięła. Jest i krąpik. Znów skalarek. Znów leszczyk. Ale zdarza.
Maleństwo. Koteczka. Jest rybka. Dobra, moi drodzy, korzystając z tego, że jeszcze są resztki światła, się z wami pożegnam. Ja sobie tutaj zwinę sprzęt, bo już naprawdę kompletnie nic nie widzę. Nawet obraz jakościowo będzie, podejrzewam, kiepski. Bo po pierwsze, no, telefonem nagrywanie, mimo że jako taki ma dobrą kamerę ten telefon, no ale brak światła, no wszystko potęguje. Także, no... Nie jest wideo najlepszej jakości dzisiaj, ale tam miło spędzony czas jest zarejestrowany. No i tyle, no. Jak wam się podobało, rączka w górę, łapka w górę. Subskrybujcie mój kanał, bo to też wzmaga człowieka do działania. Dopinguje. No i zupełnie całkiem miło jest, jeśli ci subskrybenci przychodzą nowi. Jest ich coraz więcej, aż chce się robić cokolwiek. Zachęcam też do komentowania, do pytania różne rzeczy. Niektórzy pytają, także cieszę się bardzo. Jeśli jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, na zadane pytanie, to odpowiem jak najbardziej. Nie ma problemu najmniejszego. I tyle, no. Na dzisiaj kończę. Zapraszam na kolejne moje filmy. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej.